Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz oczywiście, a to jest gra Dark Souls. I tutaj, moi drodzy, ja jednak jeszcze zostałem na troszeczkę w Blight Town przed pójściem za tą bramę, co się otworzyła w ostatnim odcinku. I tutaj eksplorując sobie te podziemia, jak widzicie, tam jest w głębi ta jaskinia, gdzie była ta pajęczyca. Ja jeszcze sobie tutaj tą lewą stronę Blight Town zwiedziłem i natknąłem się na jeden ciekawy item, mianowicie na miecz o nazwie Sługa. On jest bardzo duży i wygląda tak. Jest naprawdę ciekawy z wyglądu. Ja nie mogę go niestety używać, ale jak widzicie, on wciąż ma mniej ataku od tego naszego smoczego miecza. Także tutaj zwróćcie uwagę. O. Niestety jest troszeczkę niżej, ale 24 siły aż potrzebuje. Także tutaj no nie zdecydowałem się go używać. Oraz odnalazłem taką ścieżkę fajną po korzeniu. Nie przypominam sobie jej. Dlatego pomyślałem, że na razie tędy sobie pobiegniemy, zanim przejdziemy do kolejnego etapu gry. O proszę, witam cię. Tarcza z desek. Spróbuj atak. Wow. Bliźniacze człowieczeństwo, widzicie? To jest mnóstwo sekretów. Okej, odnalazłem sobie ten korzeń i chyba tutaj oprócz niego nic nie ma. I wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o Blight Town. Tutaj z każdej możliwej strony sobie je wyeksplorowaliśmy. Także myślę, że jeszcze zwiedzimy sobie jedną miejscówkę przed pójściem tam do bram. Ja tutaj wam zrobię cięcie i widzimy się już na miejscu, ok? Dobra, moi drodzy, jak widzicie, wróciłem sobie do kapliczki Firelink, ale to nie jest to, gdzie chciałem iść. Chciałem wam pokazać bardzo, bardzo fajne przejście. Mianowicie, pamiętacie tutaj tego złotego kolesia? No właśnie, zwróćcie uwagę, że tędy mamy jeszcze schody na dół. Możemy jeszcze pójść sobie tutaj. Także zapewne zauważyliście, jak rozbudowana niesamowicie jest ta mapa. Oraz możemy pójść jeszcze tędy. I zwróćcie uwagę, dźwigniemy za dźwignię. Te drzwi były już otwarte, ja tutaj nie używałem żadnego klucza. Żebyście tutaj sobie nie myśleli, że gram bez was, ponieważ wszystko praktycznie robię na waszych oczach. I tutaj, proszę, zjeżdżamy sobie na dół. To ja tak kręcę kamerą, nie myślcie, że to winda się tak kręci. I jesteśmy gdzie? Poznajecie? Pewnie nie, ale za moment pojawi się napis, który zdradzi wszystko. Tutaj widziałem właśnie jakąś coś. Zaraz pojawi się napis, który wszystko nam tutaj zdradzi. Jeszcze tylko popatrzę, czy tutaj jest jakaś eksploracja. O. I poznajecie tą miejscówkę? To jest ta miejscówka, którą odkryliśmy sobie ostatnio, idąc z Blight Town. Tędy. Także jak widzicie, ja mogłem sobie, mając główny klucz, który mam zresztą, bo sobie go wziąłem, mogłem od razu zjechać z kapliczki Firelink tutaj na dół, otworzyć tą furtkę, przejść tędy i tym mostkiem wejść do tego tunelu, a ten tunel prowadzi do Blight Town. Także tak naprawdę nie musiałem w ogóle zabijać tego wielkiego, gigantycznego smoka z zębami i tak naprawdę mogłem sobie sporo, sporo ominąć. No ale co za tym idzie, jednak znaczy ogólnie chyba nie o to chodzi w grach, żeby jak najwięcej omijać, tak? Tylko żeby jak najwięcej tutaj przechodzić. I teraz jesteśmy w ruinach Nowego Londo. Zwróćcie uwagę, tutaj ci oni mnie już nie atakują, oni są jacyś strasznie przygnębieni. I możemy sobie przeeksplorować tą całą miejscówkę, jeżeli macie na to ochotę. A musicie mieć na to ochotę, ponieważ właśnie ja to sobie teraz planuję, tylko że okej, wezmę sobie to estok, zwróćmy uwagę, co to, żeby nam się później nie uzbierało tych itemów nie wiadomo ile. Estok, 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 jest, on wygląda sobie
ten sposób i taki jak rapier, wiecie o co chodzi. Ciach, ciach. Widzicie, nawet na jedno uderzenie nie zabija takiego zombiaczka słabego. Także ja tutaj oczywiście zwróćcie uwagę, jaki ten smoczy miecz jest przydatny, przez jak długi okres ja go używam. I teraz jest jedna taka rzecz. Idąc tam dalej, zwróćcie uwagę, to jest jakieś miasto widmo. I tutaj przyda mi się mianowicie ten item, który również kupiliśmy sobie bardzo, bardzo dawno temu w poprzednim odcinku. Jest to item ponętna czaszka. Nie, ponętna czaszka. Moi drodzy. Tymczasowa klątwa umożliwia walkę z duchami. Użyj przedmiotu. Okej. I teraz dopiero, moi drodzy, ja będę miał tutaj w ogóle sens bycia w tym nowym lądo. Ruinach. Chwilowa klątwa. Widzicie? Tutaj ją dostałem. I zwróćcie uwagę teraz, co się będzie działo tutaj. W ogóle jest bardzo łatwo spaść. Także trzeba uważać. Uważaj na duch. Właśnie. I teraz, moi drodzy, trzeba się dobrze, dobrze rozglądać. Ponieważ te duchy potrafią... O, już leci. I zwróćcie uwagę, jak ja nie wziąłbym tej klątwy tymczasowej, to nie mógłbym tego ducha nawet zaatakować. On tutaj nie powinien mi sprawiać problemów, ponieważ ja tą miejscówkę mogłem sobie już dawno temu zwiedzić. Także po prostu musimy się liczyć z tym, że oni nie będą jacyś bardzo, bardzo wymagający. Jak widzicie, tutaj te ruiny nowego lądu są dosyć zaniedbane i zalane. Co tutaj mamy? Tam widzę... Ja muszę uważać, bo tutaj każda... O! O, patrzcie, widzicie? Mówiąc, że muszę uważać, właśnie to miałem na myśli. Właśnie o to chodzi, ponieważ te duchy lubią wychodzić dosłownie zewsząd, nas tutaj męczyć. Na szczęście mogę je atakować dzięki tej tymczasowej klątwie. Dusza strażnika ognia. Świetnie, że sobie to znalazłem, ponieważ teraz będę mógł sobie ulepszyć buteleczkę Estusa do plus 2. Świetnie. Zapomniałem w ogóle, że tutaj to leży. Ale jak widzicie, jednak to, że wcześniej miałem do czynienia z tą grą, sporo nam tutaj pomagają i ułatwiają, nie sądzicie? Bo ja uważam, że tak. Okej, tutaj cały czas, zwróćcie uwagę, ja będę chodził z takim normalnie tempem, ponieważ te duchy może nie są mocne, o właśnie, ale lubią znikąd się pojawić po prostu. Tam jest jeszcze jeden. Lubią znikąd się pojawić i nas tutaj gdzieś z tyłu, wiecie, tymi kosami swoimi potraktować. O kurde, o Jezu, ile tu ich jest. To jest właśnie to, o czym jeszcze jest za mną jeden. Wiecie co, ja się tutaj cofnę i spróbuję jakoś może zniszczyć tak po kolei, co wy na to? W ten sposób będę sobie je tutaj pulował. Złapał mnie. Kurczę, niedobrze. Może uda się... Kolejny mnie złapał. Teraz zginę. Okej, moi drodzy, będziemy musieli sobie tutaj wrócić. Zwróćcie uwagę, ile tych duchów jest. Dobrze, moi drodzy. Ja tutaj już wróciłem sobie do tego nieszczęsnego miejsca. Udało mi się odzyskać moje punkty, także tutaj będę już nieco ostrożniejszy tym razem. Właśnie. Przygotowałem się na ten atak. Oj. Tylko żeby nie spaść, tutaj naprawdę można się porządnie poturbować. Zobaczę, czy z łuku mam szansę. Mam szansę właśnie dzięki tej klątwie, którą musiałem po raz kolejny sobie zażyć.
Także to też mi tutaj sporo dało. Okej. Pokonamy sobie po kolei te duchy. Ponieważ tutaj... Zwróćcie uwagę, on jest gdzieś ze ścian w ogóle wyłażał. I chcą nas tutaj dopaść. Nie są to wymagający przeciwnicy, ponieważ wystarczą trzy ataki, żeby ich pokonać. Oj, 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 zapomniałem chyba o jakimś. Okej. Uzupełnijmy sobie życie. Zwróćcie uwagę na ten zasięg. Okej. Zaraz ja stąd spadnę prawdopodobnie. Okej. Tutaj możemy użyć tej dźwigni i chyba przywołać sobie windę. Nie, urządzenie nie działa. Zwróćcie uwagę. I teraz tutaj możemy sobie poeksplorować w spokoju tą miejscówkę. Ja tutaj oczywiście cały czas muszę mieć oczy dookoła głowy, żeby przypadkiem jakiś duch mnie nie zaskoczył. Bo one, jak wiecie, mogą być wszędzie. Praktycznie w każdej ścianie możliwej. Ja bym się nie zdziwił, jakby mnie tu teraz jakiś napadł. Zwróćcie uwagę, tutaj stoi. Czekał tylko, aż podejdę, żeby podnieść z tego ciała. On tutaj siedzi w ścianie, ja nie jestem w stanie go namierzyć. Teraz dopiero. O, udało się. Tutaj mogę podnieść teraz to. Sztylet obronny. Zobaczmy sobie. Zwróćcie uwagę w ogóle, ile jest tych rzeczy. Sztylet obronny. On coś robi? Krytyczne. Zwróćcie uwagę, jakie ma wysokie obrażenia krytyczne. Jest to ulubione na broń rycerzy Skarim, którzy znani są z tego, że w boju nie korzystają z tarcz. Czyli po prostu chcą być tacy szybciutcy, że tak powiem. Tędy możemy jeszcze pójść. Oczywiście cały czas zważając na to, że z każdej możliwej strony może wyjść duch. Właśnie. I czy nie ma żadnego za nami? Nie. Okej. Pokonamy sobie go. Można iść dalej. O, tutaj mamy jakiegoś foga, zaraz sobie przez niego przejdziemy. Tylko jeszcze tutaj sobie pójdę, co wy na to? Co to jest? To jest jakiś inny, moi drodzy. Ten czaruje w ogóle. Najgorsze jest to, że chyba mi się klątwa skończyła, wiecie? Z tego co widzę. Tak, już się tak fajnie nie świecę jak wcześniej. Muszę szybko tą klątwę odnaleźć. Okej, okay, teraz dopiero będziemy mogli sobie walczyć. Oj, 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 co ona mi robi w ogóle? To jest jakiś inny duch niż te poprzednie. Okej, okay, udało się pokonać. O, moi drodzy, nie spodziewałem się, że ta klątwa może mi się skończyć. Nie mam ich więcej, mam tylko tą jedną. Liczę na to, że może uda się tutaj odnaleźć jeszcze jakieś. O, udało się. Super. To jakoś w ogóle była, nie wiem... O, tam jest jeszcze jakiś fog, ale to jest już pod wodą. Tu sobie wejdźmy. Czy tu będzie jakiś boss, jak myślicie? Nie. Będę na to, że to zwykły fog. Dobra, tu... Ojojojojojojojojoj, co tu się dzieje? Jakieś łapy. Ach, widzicie, bo on tutaj na górze sobie był. Chce mnie dopaść. Tymi swoimi szponami. Powiem wam, że to jest taka, kurczę, lokalizacja nieco przerażająca. Nie oszukujmy się. Duża, duża...
Duża dusza nieznanego żołnierza. 26 tysięcy dusz już mam. Ojojojojojojoj, znowu jakieś ataki po prostu z podziemi. Skąd to się bierze wszystko? I tu jest jakaś drabina w ogóle, moi drodzy. Może skorzystajmy z tej drabiny. Ach, wyjaśniło nam się, skąd oni są. Okej, zabijmy ich. Ja tu ledwo cokolwiek widzę. Ciekaw jestem, czy tutaj coś jeszcze będzie na mnie czekać. Wygląda na to, że nie. Okej. Tutaj z kolei może coś. Nie zapomnijcie, że tutaj oczywiście trzeba wszelkie możliwe zakamarki sprawdzić, zanim się pójdzie gdziekolwiek, ponieważ może się okazać, że omija nas mnóstwo ciekawych lokalizacji. Zwróćcie uwagę, jak inaczej ja mogłem rozegrać całą tą fabułę. W ogóle nie musiałem połowy tam rzeczy przechodzić, mogłem sobie od razu pójść do Blighttown bezpośrednio z kapliczki Firelink. Boję się, że zaraz siedzieć tutaj po prostu zsunę. Mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. W ogóle już zapomniałem, gdzie ja byłem, a gdzie nie. Tu na pewno nie byłem. Okej. Tutaj jeszcze jest możliwość, ale tutaj też się nie da wejść. Masakra jakaś. Dobra, chyba będziemy musieli sobie wrócić jednak. I przejdziemy sobie górą tutaj, tak jak szliśmy. Tylko tam spod spodu wolałem się przekonać, że nie ma żadnych zasadzek? Zasadzek? Nie wiem nawet, jak to się odmienia. Zasadzki. Jakiś pomnik chyba. O. Tutaj jakaś kostucha czeka. Oj. Pozwońmy się jej. Kolejna. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Już byliśmy w takiej sytuacji. Zwróćcie uwagę, zgankowały mnie normalnie. Nie jest dobrze. Moi drodzy, po drodze do mojego ciała wypadło mi z tych duchów takie fajne coś złotego. Zobaczmy sobie, co to jest. Aha, to tylko chwilowa klątwa. Okej, myślałem, że pokażę wam coś super, a wyszło jak zwykle. Dobra, moi drodzy, na szczęście udało mi się w jakiś sposób tutaj te wszystkie duchy pokonać po drodze oraz wszystkie te leżące przy moim ciele, znaczy pojawiające się przy moim ciele. Było ich tu chyba z 8. Ja za późno włączyłem troszeczkę nagrywanie, dlatego nie widzieliście tego. Oj. O matko. Teraz się okaże, że jest ich tu jeszcze więcej. Moi drodzy, to już jest chyba... z 20 para duchów chyba. Zapnął mnie. Nie jest dobrze, kiedy to robi. To muszę szybko reagować wtedy. Muszę szybciutko się leczyć. Okej, wrócę sobie do tej komnaty. Tam jest więcej miejsca. I tutaj sobie na nich poczekam. Okej, udało się. Jeszcze mamy do pokonania tutaj. Dobra, zabijmy sobie te duchy. Okej.
poszło jakoś. Jak widzicie, ta miejscówka też nie jest taka prosta, jak by się wydawało. Ostrze ducha z zadziorami, bardzo fajnie. Wejdźmy sobie na górę, zobaczymy, co tam nas czeka. I zaraz zobaczymy sobie również to ostrze. O, jeszcze tam jedna kostucha. I z tego, co widzę, chyba... Tak, skończyło nam się... Skończyła nam się klątwa. O, jak widzicie, tutaj mamy kolesia w tym samym stroju, co my. This is a surprise. Do you have some business here? I'm an old man, but I don't mind a chat. O, widzicie, on zdejmuje klątwy, także też bardzo fajnie to wiedzieć. I możemy u niego sobie kupić przedmiot chwilowa klątwa za 1000, to jest bardzo tanio. Oraz odporność na klątwy, też fajne zaklęcie, ale dla mnie nieprzydatne, ponieważ nie jestem magiem. Myślę, że to jedno możemy sobie zakupić w razie czego. I lecimy sobie dalej, chyba że ma jeszcze coś ciekawego do powiedzenia. Nie. Okej, wracamy. Gdzie tu było to zejście? Tutaj. I wydawałoby się, że w tym miejscu to na tyle, moi drodzy. Jeszcze tutaj właśnie ta kostucha jedna. Okej. Tutaj jakieś kości są. Ja się bałem, że z tych kości szkielety zaraz tu powstaną. I wydaje mi się, że chyba możemy już tylko tutaj pójść. Zobaczmy sobie. Tutaj się jedna w ścianie schowała. Niepotrzebnie się cofałem. Jak ona ten atak dystansowy robi, to należy chyba ją po prostu się przybliżyć do niej. Dobra. Tutaj. I tutaj mamy jakiegoś szkieleta. Tutaj jakieś ataki, tak. Ona by tu mogła zejść nieco niżej. Chociażby tak. Mnóstwo tutaj jest tych duchów, moi drodzy. I to jest chyba koniec. Prawie tam spadłem. Ale tam chyba można spaść. Przynajmniej na to wygląda. I gdzie wylądowaliśmy? Wylądowaliśmy w jakimś miejscu, w którym nie byliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, nie wiem, gdzie to prowadzi. O, tutaj... Akurat jeszcze mi się tu wyłoniła jedna. I... Pierścień ukąszenia klątwy. Już mamy dwa itemy do sprawdzenia. Widzicie, też bardzo trudna lokalizacja. Ja jak grałem wcześniej, to aż tak dokładnie jej nie eksplorowałem. Także jesteśmy tutaj wspólnie... Przepraszam, wspólnie pierwszy raz. Ja tutaj może za zuchwale nawet się poruszam. Tak, to jest już to miejsce. Zwróćcie uwagę. Poznajecie je? I tu są te schody urwane. Okej, to w takim razie ja sobie tam wrócę. Tędy. I pójdziemy sobie tutaj. Można iść w górę albo w dół. Widzicie, ta miejscówka też jest bardzo rozbudowana. Niepokoi mnie to, że mam tyle dusz. Duża dusza. Jeszcze mi dusze dają, jakbym miał za mało. Okej. Zostały mi tylko 3 estusy. Pójdę sobie tutaj. Co tu mamy? Możemy iść w górę i w dół. Kurczę, zaraz się zgubię, coś czuję. Nie, wydawało mi się, że widzę jakiś ruch na końcu. Okej, znowu odkryliśmy łuk kompozytowy. Jeszcze jakiś fajny przedmiot. Okej, dobry moment na to, żeby sobie posprawdzać te przedmioty. Moi drodzy, łuk kompozytowy. 55 obrażeń i jest leciutki. Świetnie. Mogę go nosić.
Mogę go nosić, używajmy go sobie. Wydaje się być dobry. Chyba mam taką nadzieję chociaż. Chociaż tutaj fizycznych niby ten ma więcej. Ciężko jest to wszystko powiedzieć, no ale niech będzie ten kompozytowy. Wygląda no, w ten sposób, taki maluszek, śmieszny. Dobra, a jeszcze mieliśmy coś do sprawdzenia. Pierścień ukąszenia klątwy zwiększa odporność na klątwy po prostu. Mimo złej sławy, ten niepozorny kawałek metalu jest bezcenny dla każdego wojownika, gdyż chroni przed klątwami. Szkoda, że tak późno go znaleźliśmy. I jeszcze znaleźliśmy broń. Mianowicie on będzie chyba wyżej? Nie, niżej. Mianowicie takie fajne ostrze ducha z zadziorami. Ono jest troszeczkę słabsze, ale dodaje efekt klątwy. Broń duchów z Nowego Londo, które dzięki licznym zadziorom na ostrzu świetnie nadają się do dźgania. Ten przeklęty oręż jest w stanie ranić ducha. Zwróćcie uwagę, już niepotrzebne są nam chyba te klątwy, w razie czego jak nam się skończą, to nie będziemy musieli tego używać, będziemy mogli tym ostrzem z zadziorami atakować. Ja sobie użyję tego jeszcze, bo mam 4 aż, a później raczej mi się to nie przyda. To sobie tutaj na tej lokalizacji wykorzystam. O Jezus, jak zapomniałem, przestraszyłem się, co tutaj mogło na mnie czekać. O, urządzenie nie rusza się. Już drugi. Zamknięte. Kurczę, tu się nie rusza. Pewnie ta winda się odblokuje. Ale to najprawdopodobniej jeszcze może za wcześniej. Także pójdziemy sobie tutaj. Co tu na nas czeka? Coś czuję, że tu jakaś w ścianie zaraz kostucha będzie ukryta. Człowieczeństwo. Nie, zwróćcie uwagę. Kostuchy postanowiły nas opuścić. Tutaj jest jakiś podejrzany bardzo daszek. Wyglądało właśnie tak, jakby można było na niego sobie przeskoczyć. Za blisko był zdecydowanie tutaj krawędzi. To było aż zaczytelne wręcz. I rzadki pierścień ofiary. Zobaczmy. Gdy zginiesz, nic nie tracisz, klątwa znika, pierścień się rozpada. Czyli działa tak jak pierścień ofiary, ale na dodatek jeszcze znika nam klątwa. Także bardzo, bardzo fajny sprzęt. Ja chyba muszę tutaj wpaść po prostu przez to okno, bo tędy raczej nie uda mi się wrócić. Że po prostu sobie tędy spadnę. I muszę obiec to miejsce dookoła, jeżeli chcę tam resztę tej miejscówki sobie obczaić. I oczywiście to zrobię, ponieważ chcę tutaj przeeksplorować po prostu jak to jest tylko możliwe. Ja chyba ostatnio właśnie tutaj tędy pobiegłem, poszedłem tutaj na górę i przeskoczyłem ten dach. I czy to była jedyna możliwość? Tak, to była jedyna możliwość. I możemy sobie jeszcze pójść jedynie tymi schodami i cały czas tutaj w dół. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Odłamek zielonego tytanitu. Dobrze, moi drodzy, wygląda na to, że na tą chwilę ta miejscówka została w pełni przeeksplorowana. Mam nadzieję, że podobała wam się tutaj podróż ta po tej lokalizacji. Ja tutaj wracam sobie do kapliczki Firelink, ponieważ do niej mam najbliżej. I jak widzicie, tam było mnóstwo poblokowanych dźwigni i z tego co widzę, to miasto jest po prostu zalane. Także prawdopodobnie z dalszym ciągiem gry w jakiś sposób tutaj to miasto uratujemy przed tą powodzią i wtedy może się te windy odblokują. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także ja wracam sobie do kabliczki, a wam bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. Oczywiście trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie oraz nie zapomnijcie o komentarzach, ocenie materiału oraz dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, polecam subskrypcję mojego kanału. Także to było na tyle, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, pa pa.